Hejka moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w nowym vlogu. Pewnie po tytule już wiecie o co chodzi, ale ja jednak Wam troszeczkę więcej opowiem i rozpocznę tego vloga. Mianowicie, słuchajcie, rozpoczynamy go tym, że wyjeżdżamy. I to wyjeżdżam ja właściwie sama, nie właściwie tylko ja wyjeżdżam sama z córkami. Jestem zaskoczona trochę tym, że odważyłam się na ten krok, bo wiecie, ja z dziewczynkami podróżuję, ale no wiecie, takie trasy z Polski do Anglii i z Anglii do Polski. A gdy jeździmy gdzieś dalej, gdzie lecimy gdzieś dalej, czy nie wiem, podróżujemy ogólnie, no to raczej podróżuję z kimś. Czy to jest jakaś moja przyjaciółka, czy znajome, wtedy razem jedziemy, czy na przykład z mężem, czyli z Arturem. Ale tym razem stanie się inaczej i ta podróż będzie babska, ale nie babska z koleżankami, czyli dorosłymi osobami, tylko będzie to taka wyprawa babska, mamy i córek. Powiem Wam, że marzyłam o takiej wycieczce, marzyłam o tym, żeby wybrać się sama z dziewczynkami. Marzyłam o takim momencie, żeby one już urosły, były na tyle duże, żeby, wiecie, wybrać się z nimi tak, żeby fajnie móc z nimi ten czas tak spędzić. Za każdym razem jest fajnie, były małe też, bo to trochę źle brzmi. Ale chodziło mi o to, żebym już nie musiała na przykład nosić ich plecaków, tak się o nie martwić, wiecie, i mieć te wakacje takie zawalone pilnowaniem malutkich dzieci. No wiecie, rodzice, którzy mieli małe dzieci, wiedzą, co mam na myśli. Tylko chciałam, żeby to była już taka nasza bardziej partnerska wyprawa. O właśnie, to jest dobre sformułowanie. Marzyła mi się taka wyprawa i myślałam, że ją odbędziemy, ale nie sądziłam, że teraz. Raczej sądziłam, że to będzie jeszcze za rok, za dwa. Ale stało się inaczej. Z różnych względów stało się tak, że lecimy teraz już. Jestem bardzo podekscytowana. Nie denerwuję się, raczej czuję ekscytację, słuchajcie, i czuję takie fajne wyzwanie dla nas. Zobaczymy, na ile dziewczyny będą sobie radzić, bo wiecie, jak jesteśmy na przykład z tatą, to tata dużo rzeczy też przy nas ogarnia, czy nas wspiera, czy pomaga, prawda? Co dwie osoby dorosłe, to nie jedna z dziećmi. A tutaj tak naprawdę cała odpowiedzialność spoczywa na mnie. Więc czuję tę odpowiedzialność, ale też wiem, że damy sobie na pewno radę. Będziemy podróżować, słuchajcie, od razu z grubej rury do Portugalii, czyli nie gdzieś tutaj w Anglii, nie do Polski, bo do Polski to akurat mnie w ogóle podróż nie stresuje, bo wiecie, no znam Polskę i wszędzie się odnajdę, znam język perfekcyjnie, a tutaj lecimy do kraju, gdzie żadna z nas języka portugalskiego nie zna. Więc liczymy na to, że dogadamy się po angielsku. Ewentualnie jakieś wyrazy może będą blisko znaczne hiszpańskiemu, bo wiem, że portugalski i hiszpański w jakimś stopniu jest do siebie podobny, ale ja nie znam jakby co hiszpańskiego. Podstawowe dzień dobry i do widzenia. Więc bardziej tutaj Mati może coś zrozumieć, czy Lila. Ale zmierzam do tego, że to będzie taka nasza wyprawa i wiecie, no wszystko musimy po prostu ogarnąć same, a tak naprawdę ja. Jutro rano jedziemy. Postaram się nagrać dla Was całą drogę. Od razu mówię, że nie biorę aparatu ze względu na bezpieczeństwo, żeby go nie pilnować. Tak jak mówię, będę z dziewczynkami, więc nie ma co kusić losu. Biorę telefon. Telefon mam dobry, więc powinien fajnie nagrywać, szczególnie w miejscu, gdzie będzie widno, czyli w kraju, gdzie będzie słonecznie. I po prostu damy sobie radę. Słuchajcie, postaram się wziąć tych rzeczy jak najmniej, żeby nie musieć tych rzeczy aż tyle pilnować. Postanowiłam, że wezmę oczywiście, no oczywiście biorę dokumenty, no to jest logiczne, ale oprócz paszportów biorę też dowody, biorę karty ubezpieczeń. To się zawsze może przydać, gdyby coś się stało z jednymi dokumentami, to zawsze jeszcze mam drugie. Muszę jeszcze swój dowód osobisty dołożyć tu. Biorę Kindla, bo w samolocie fajnie jest, słuchajcie, poczytać sobie, czy to w jedną stronę, czy w drugą. Lot do Portugalii z UK trwa 2 godziny i pół, 2 godziny 40 minut, więc spoko. Spakowałam się, ale jeszcze muszę pewne rzeczy poprzekładać. Bierzemy tylko bagaże podręczne. Chcemy mieć po prostu plecaki na plecach i chcemy po prostu, tak wiecie, swobodnie sobie podróżować. Nie jedziemy na długo, na kilka dni, ale nieważne na ile. Ważne, że razem, ważne, że do ciepłego miejsca. Planujemy sobie troszeczkę, wiecie, pochillować, spędzić razem czas w fajnej pogodzie, której tu u nas w Anglii ostatnio brakowało. No i
będę starała się Wam wszystko powiedzieć, dlaczego dokonałam na przykład takich wyborów czy innych a propos podróży, jak ją chciałam, tą podróż sprawić, żeby była jak najprostsza dla nas, jak najłatwiejsza, jeśli chodzi o transfery. Nie jedziemy z żadnym biurem podróży, jedziemy tak, że ja to po prostu organizuję od A do Z. Więc nad wszystkim czuwam. Wydrukowałam sobie bilety w jedną i w drugą stronę. Gdyby się tak stało, żeby mi padł telefon, zepsuł się albo bym go zgubiła. Dodatkowo bilety zawsze wysyłam na aplikacje jakieś typu WhatsApp, coś w tym stylu do dzieci, żeby każda z nas miała bilety, gdyby komuś padła bateria. Wezmę powerbanka. Mogę Wam jeszcze powiedzieć takie rzeczy, że są przejściówki w Portugalii, polskie gniazdka. Dla Was spoko, dla nas nie, więc biorę co najmniej dwie przejściówki. Oczywiście kosmetyki będę pakowała w jakieś takie mniejsze opakowania, wiecie, muszę leki włożę w jedną torebkę, kosmetyki w drugą, ale to wszyscy wiemy, o co chodzi. No i co jeszcze z ciekawych rzeczy? Słuchawki oczywiście też już są naładowane. No trzeba pamiętać o tych wszystkich ładowarkach, żeby czegoś nie zapomnieć. Odchodzi mi aparat, słuchajcie, nie biorę komputera. Kolejnej rzeczy. Ostatnio nie brałam aparatu na Teneryfę, ale brałam komputer. Teraz nie biorę nic z tych rzeczy, tylko telefon. Kindla i wiecie, ładowarki, więc już jest spoko. Paszporty jeszcze są na dole. Wypełniam dodatkowo, słuchajcie, mimo że nie trzeba, chociaż powiem Wam, że zanim zrobiłam research, to różne były informacje, że jak na przykład sama podróżuje z dziećmi gdzieś tam po Europie i nie jedzie ojciec dzieci, to że powinna być zgoda. W niektórych miejscach było powiedziane, że ta zgoda jest potrzebna, a w innych nie. Naprawdę chaos. Chaos był w internecie w tej kwestii. Napisałam też do linii lotniczej EasyJet, bo taką linią będę podróżowała. Jak to jest? Napisano mi, że nie potrzebuję takiego pozwolenia, ale słuchajcie, to, że go nie potrzebuję, to ja stwierdziłam, że jednak na razie czego wezmę sobie takie pozwolenie dla jednej i dla drugiej córki, bo gdyby w Portugalii był problem, później z powrotem do UK, wiecie, my jesteśmy Polacy, którzy są rezydentami w UK, i lecimy z Portugalii bez ojca, wracamy do kraju rezydencji, jednak tak dla bezpieczeństwa, ale to nie jest ponoć konieczne, dam Wam znać, czy w ogóle ktoś mnie o to zapytał. Następnie z lotniska, a w ogóle lecimy do Faro, to Wam chcę powiedzieć, i wybór Faro to fenomenalny na taką pierwszą podróż mamy samej z dziećmi, jeśli nie jest to właśnie wycieczka z biura podróży, jest super, ponieważ lotnisko jest ulokowane dość blisko miasta Faro, więc wiecie, jak lądujecie w nocy, na przykład byście lądowali w nocy i byście byli z małymi dziećmi, no to jest już problem, czy Wam się uda zamówić taksówkę, Ubera, żeby dziecko nie marudziło i tak dalej, ale tutaj akurat tak w jedną stronę lądujemy o 12 w dzień, 12:20, więc superowo, to wiecie, ładna pogoda, wszędzie można fajnie dotrzeć. Gorzej jest z naszym powrotem, bo mamy być na lotnisku już około 5 rano. 5:15. Startujemy o 7 rano. Więc tu jest troszkę gorzej, bo potrzebowałabym transferu, wiecie, z hotelu do lotniska. Nie wiem, na ile byłoby to realne. Nie wiem, czy na przykład jakbym nie zamówiła Ubera, to on by na przykład nie przyjechał. Czasami się tak zdarza. Przynajmniej w Polsce mi się tak zdarzało. To będzie wczesna godzina. Nie wiem, na ile to jest duża lokalizacja i wiecie, ile tych Uberów tam jeździ. Stwierdziłam, że nie chcę się tym stresować i od razu Wam powiem, że hotel wybrałam blisko w miarę lotniska. I wymyśliłam, że najbezpieczniejszą opcją, gdyby coś nie dojechało, czy Uber, czy taksówka, jakbyśmy wracały, no a na samolot się nie chcemy spóźnić, to wezmę z taką opcją, żebym miała 30-40 minut pieszo do lotniska. I znalazłam hotel, który jest w obrębie 31 minut pieszo od lotniska, a 5 minut samochodem. I wiecie, w drodze powrotnej raniutko, jak zrobimy check-out, i zamówię Ubera i gdyby on nie przyjechał, to po prostu wyjdziemy z tymi plecakami i pójdziemy prosto na lotnisko. Nie będę się stresowała, że wiecie, że będzie problem z tym. Także taka jest decyzja. Sprawdziłam, że ogólnie kursują tam Bolty, Faro, Ubery i taksówki, więc ogólnie z poruszaniem się tam się nie martwię. Będziemy od miasta 3 km? Nie chcę ściemniać, bo nie pamiętam dokładnie. Powiem Wam już, jak będziemy na miejscu. Ale w jakiejś odległości do miasta i dosyć daleko do morza. Ale wybrałam po prostu hotel, żeby był blisko lotniska, bo to był dla mnie priorytet, żebym się czuła bezpiecznie i wiecie, jako odpowiedzialny rodzic, żebym po prostu jako kobieta jeszcze, wiecie, bo troszkę łatwiej byłoby, jakby mężczyzna podróżował z córkami, nastolatkami, a matka z córkami to musi jeszcze bardziej, słuchajcie, na siebie uważać. Niestety my kobiety jesteśmy narażone na różne niebezpieczeństwa, nawet bardziej niż mężczyźni i musimy bardziej na siebie uważać, więc starałam się to wszystko
tak zrobić, żeby było bezpiecznie. I też stwierdziłam, że nagram ten film, bo może jest któraś mama, która myśli o takim czymś, a boi się odważyć, albo stwierdza, że nie wiem, że to jest nieodpowiedzialne, albo coś takiego. To mam nadzieję, że tą podróżą pokażę Wam, że da się oczywiście, tylko właśnie kwestia wyboru. Jakbym miała lecieć, nie wiem, do Norwegii i mieć z lotniska w Oslo 2 godziny na przykład do hotelu z lotniska, żeby do miasta dojechać, no to powiem Wam, że byłaby lipa, bo jakbym lądowała pierwszej w nocy, no to raczej bym wolała jednak, żeby być z mężczyzną, że wypożyczylibyśmy samochód i tak dalej. Ja samochodu nie biorę, nie wypożyczam. Kolejny problem mi odchodzi z głowy, wiecie, na zasadzie też tego, że ja nie przepadam jeździć, że nikt mnie tam, wiecie, że nie będę się martwiła, czy ktoś mi nie przytrzy samochodu, gdzie zaparkować, jak zaparkować. No ogólnie odchodzi mi cały stres z wynajmem samochodu. Inaczej jest, jak wiecie, właśnie jadę z Arturem, a tak sama to stwierdziłam, że nie, że jednak my sobie damy radę bez auta. I tyle. Na ten moment wystarczy tych informacji i tak się rozgadałam, słuchajcie. Jutro rano ruszamy, biorę, tak jak mówię, telefon, jesteście ze mną. Jak jeszcze coś ciekawego się dzisiaj wydarzy przy przepakowaniu i tak dalej, to tam Wam znać. Dlaczego też Artur z nami nie jedzie, może będziecie pytać i tak dalej. Artur się troszeczkę, wiecie, obawiał tego, żebyśmy same jechały. No wiadomo, martwi się o nas, mówi nam mnóstwo razy, jak mamy na siebie uważać i tak dalej, ale niestety też nie mógł. Nie ma tyle urlopu, nie mógł wziąć teraz urlopu. Ma zaplanowany urlop już praktycznie do końca roku. No wiecie, jak się mieszka za granicą i się chce nawet jechać do Polski, czy coś w tym stylu, czy ktoś nas odwiedza, bierze się ten urlop i potem jest go mało, więc no, niestety nie może z nami lecieć. Cześć moi drodzy, witam Was. Mamy godzinę 5:50. Nie śpię już max 10 minut, nie no, trochę więcej. Ale wstałam 44 po. Już mam kawę. Wypijam kawę, ogarniamy się, budzę dziewczynki o 6:00, trzeba się, wiecie, umyć, ogarnąć, zęby zapakować do końca i ruszamy w drogę. Zaczyna się nasza babska przygoda. Bruno mnie obudził, słuchajcie, przed budzikiem. Kawa z rana mnie trochę obudzi, bo jestem niewyspana. Budziłam się w nocy 2 razy. Always alone. You will always be the always alone. You will always be the always alone. You will always be the always alone. Przeszłyśmy z dziewczynami właśnie odprawę. Dziewczyny, cieszycie się na wspólny wyjazd no, babski? Stresujecie się trochę, czy nie? Tak? Ona ma czapkę. Tak jak dziewczyny powiedziały, jesteśmy już po odprawie. Siedzimy sobie na dole, zaraz sprawdzimy, czy już tam otworzyli bramkę i o której mniej więcej ruszamy. Mamy lot 9:45 rano. Mamy lądować 12:20 faro. I mam nadzieję, że wiecie, że wszystko będzie sprawnie. Zmieniło się u nas trochę na lotnisku. Nie trzeba w końcu wyjmować płynów i leków. Także słuchajcie, mega plus. Ja je oczywiście wyciągnęłam, potem musiałam je upychać. Lepiej byłoby wiedzieć wcześniej, no ale już wiecie, nieważne. I no, jesteśmy podekscytowane, pożegnaliśmy się z tatusiem, szkoda, że z nami nie leci. Chociaż powiem Wam też, że z drugiej strony fajnie, że lecimy same, ale z drugiej strony szkoda, że Artur z nami nie leci. Także takie mam mieszane uczucia. Rano się obudziłam taka lekko zestresowana, podekscytowana może nawet bardziej. No, Mati też, ale teraz już sobie siedzimy, już nam odchodzi, nie? To najgorzej to z domu wyjść tak naprawdę, nie? A potem to już idzie. Albo jak się chodzi na samolot. Tak. Wgrał mi wczoraj, słuchajcie, Artur na Kindle jakieś książki, także będę sobie w samolocie coś czytała. Mamy jakiś rząd chyba 15, także w samym środeczku. Oni sprawdzałam, czy przodem siadamy, czy tyłem, zaraz sprawdzę. Heja! Idziemy już do samolotu, słuchajcie. Jaka ładna pogoda tutaj, zawsze jak idziemy, nie? To leje, pada,
A teraz jest całkiem fajnie. Wsiadamy. Zaraz ruszamy. Siedzimy już w samolocie, zaraz będziemy ruszać. Ludzie jeszcze się usadzają, a powinien wystartować już 6 minut temu. A jeszcze, słuchajcie, się ludzie usadzają. No, mam miejsce przy oknie, dziewczynki obok. Także fajnie. Ludzie się chichrają, niektórzy są głośno. Chyba będzie wesoły lot. Lembre-se de colocar a sua máscara primeiro, antes de ajudar os outros. Wydają takie, słuchajcie, beznadziejne dźwięki, ale przy lądowaniu on tak schodzi od oceanu, słuchajcie, fajnie. Ciekawe, że są widoki obłędne. Ponoć jest 25 stopni. Teraz musimy sobie poradzić i dotrzeć jakoś do hotelu, zrobić siusiu. Jestem podekscytowana. Fajne lądowanie. Słuchajcie, już pozałatwiałyśmy część naszych rzeczy. Rozbieramy się, bo jest, słuchajcie, bardzo ciepło. I wyznaczyłam naszą nawigację. Mamy 34 minuty z tego miejsca, spod toalety, do naszego hotelu, więc będziemy szły pieszo. Nie? Ruszamy. Dobra, jesteśmy gotowe. Weź wodę, bo zaraz zapomnisz, Lila. I idziemy. A, faktycznie. Idziemy do hotelu, słuchajcie, jest naprawdę spieka. Musimy się przebrać w coś lżejszego. Obczajamy po drodze, co jest, słuchajcie, gdzie będzie coś zjeść, jakaś, uważajcie, dziewczyny, stopień, jakaś restauracja. O, idziemy sobie taką, wiecie, drogą, tak, wiecie, dziko, w obcym kraju, same dziewczyny, no musimy trochę tutaj się ogarnąć. Dziewczyny się trochę sprzeczają, jak to siostry. Ej, no niezła jest ta palma, bo obrósł ją kaktus. Patrzcie. Śmiesznie wygląda, co? A my idziemy, zobaczcie, taką trasą. Chodniki są słabe dosyć, ale damy radę. Damy radę, tylko musimy patrzeć pod nogi, żeby sobie nie... No, jest spieka, co? Tak nie czuć, bo wieje wiatr też. I jak zawieje tak mocniej, to jest fajnie. A chcesz dzisiaj pływać? Zobaczymy, wszystko się okaże. Cześć, kwiatku. Zobaczymy, musimy dotrzeć, ogarnąć zakupy sobie jakieś. Jak dojdziemy i nie będzie tego basenu, to będę taka zła. No basen niby jest, ale ostatnio mieliśmy pecha, że zapłaciliśmy, słuchajcie, za basen na Teneryfie i wody w nim nie było, bo był nieczynny o tej porze roku. Ale nie wiem, czy wam mówiłam, piękny kwiatek. I zwrócili nam wtedy trochę kasy. Z jakichś 50 czy 40 coś euro. No nieważne, ale zgłosiłam to i w sumie sporo. Dobra.
Idziemy tak jak ci ludzie, tylko jedna za drugą, dziewczynki. Jeszcze mamy 850 metrów, słuchajcie. O, i tutaj obczaliśmy, że przed chwilą było jakieś centrum chińskie. Tutaj jest, słuchajcie, farmacja. Ej, i też temperaturę pewnie pokazuje, dziewczyny. Poczekamy chwilę? Dobra, idę, bo Lili piachu chyba nawiało. Mogłaś założyć, wiesz co? Już dochodzimy, szukamy tylko wejścia do recepcji. Takie mamy domki naprzeciwko. Ej, fajny ten domek, co? Ptaszki! O, chyba tam się wchodzi. Ale fajnie, co? Ej, no słuchajcie, jest gorąco. Czemu ten... A, no tam jest brama. Jest naprawdę, 28 stopni nam pokazało po drodze na farmacji napisane, czyli wiecie, przy aptekach. I dochodzimy do naszego hotelu. Zobaczcie, dziewczyny idą tu. Tutaj naokoło też tak nic nie dzieje. Będzie musiał Ubera brać albo nie wiem. Ale damy radę. Wchodzimy. Zobaczcie, gdzie są ten... Gdzie masz? Jest woda? A ktoś pływa w ogóle? Nikt. Może nie być dużo ludzi. No i słuchajcie, dotarliśmy. Recepcja była zamknięta, bo jest przerwa między 1 a 15, ale pan nam otworzył się, zapytał. 12 minut musimy czekać. Godzina i 12 minut. No i pan powiedział, że wiecie, no bo tutaj check-in jest od godziny 3, więc generalnie jesteśmy troszeczkę wcześniej, godzinę i tam 11 minut. No i nie chciał nas przyjąć teraz, żebyśmy się zakwaterowali. No więc czekamy, słuchajcie, usiedliśmy sobie gdziekolwiek naokoło. Nawet nam nie powiedział, gdzie możemy sobie, wiecie, poczekać jakoś fajnie czy coś, no ale trudno, poczekamy. Nie spieszy nam się jakoś bardzo, no, pooglądamy okolice może trochę, w sensie basen, bo w sumie nic innego tutaj nie mamy, pochillujemy. No, fajnie, że doszliśmy i że jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Dobra. Dzisiaj posiedziałyśmy, słuchajcie, godzinkę na słoneczku tutaj. Wiadomości w ogóle portugalskie, no i w cieniu trochę. Idziemy się w końcu check-inować, bo już jesteśmy strasznie głodne i zmęczone. No, chodźcie, idziemy. 15:01, idziemy. Fajne palemki. I jesteśmy w naszym pokoju. Wi-Fi nie zapytaliśmy. O, zaraz musimy zapytać. A może być napisane gdzieś Wi-Fi? Nie, możliwe, że będzie napisane. Nie, to może nie. Zaraz się zapytamy. Tu mamy łazienkę. Lila już tu obczaja. Są kosmetyki jakieś? Jakiś szampon. Bo miały być. Nie, ładna łazienka. Bawcia. No dobra. Bidet, toaleta, zwykła wanna z prysznicem, umywalka. Ja już opaliłam. Szampon na kolanie przez te, mam taką linię teraz. Nieźle. Zobacz, czy jest suszarka, bo miała być suszarka do włosów. Jest papier toaletowy, zaglądamy. Jezu, ja chcę strasznie suszarkę, chyba że trzeba w recepcji prosić. Ja sobie nie wyobrażam bez suszarki. A nie ma. Ręczniki takie małe, a powinny być... A dobra, jest tam jeszcze jeden. Są tu ręczniki. Nie ma tej. No i tak się prezentuje. Mamy taką wielką, słuchajcie, szafę. O, tak, tak, tak. Lila. Tu mamy biurko, telewizorek po prostu. To jest moje, Matysia. Nie, bo to jest moje. Musimy się zapytać o te... I wychodzimy i mamy taki, zobaczcie, możemy sobie tutaj śniadanko zrobić, jakieś fajne. Tylko tutaj nie ma żadnego czajnika, słuchajcie, ani nic. I tak się prezentuje nasza okolica. O. Okej, mam Wi-Fi. Masz? To jest moje przecież papiery, a nie ich. Dobra, uchylimy i mamy klimę, to jest też ważne. Gdzie jest ta klima, bo ja jej w sumie nie widzę. A, no właśnie, czuję. Dobra, musimy się przebrać, iść do sklepu, bo nie mamy nic. Wody, chce nam się pić, jesteśmy głodne, a sprawdziłyśmy, że słuchajcie, restauracje dopiero od 19 otwarte. Nasza hotelowa dzisiaj zamknięta w ogóle. Kupiłyśmy sobie śniadanie na jutro w hotelu, no bo tutaj słuchajcie, nie ma czajnika, ja się nie napiję nawet herbaty, kawy, więc pójdziemy sobie na śniadanko we 3. Od 8, nie, od 7.30 do 10.00 serwowane. No, zobaczcie, jak się dla cieszy.
I słuchajcie, chcemy iść do sklepu, kupić sobie jakieś różne rzeczy. Dostaliśmy też większy trochę pokój, bo my miałyśmy mieć trochę bez balkonu. A słuchajcie, jest mało turystów, nikogo na basenie, a można normalnie korzystać. Słuchajcie, już się żeśmy trochę zadomowiły. Przebrałyśmy się, bo nam ciepło i za chwilę, słuchajcie, za chwilę. Teraz idziemy do sklepu, potrzebujemy wody, coś zjeść. Bo tak jak mówiłam wam, gdzieś jakieś restauracje u lokalców otwarte od 19. My też nie będziemy na pewno po ciemku same chodzić, dziewczyny, więc raczej zjemy dzisiaj sobie w kwaterze na naszym balkonie i pójdziemy może na basen i odpoczniemy po całej podróży, a jutro weźmiemy sobie, słuchajcie, Ubera albo Bolta i jedziemy nad ocean. Tak, jak lądowaliśmy, laguny wyglądały przepięknie, ocean też tu z lewo i musimy koniecznie to, słuchajcie, zobaczyć. Słuchajcie, dochodzimy pomału do Aldika, tam jest, mamy blisko, słuchajcie, jakieś 9-8 minut pieszo, przeszliśmy przez dużą ulicę, no. A tutaj też patrzę, co tutaj jest, nie wiem, co to jest planeta, też widzicie tam, jakiś klub może dla dzieci i w ogóle tam z tyłu fajnie góry widać, nie wiem, czy wy to widzicie. Tędy się da? No, schodzimy. No, dziewczyny obczaiły skrót, jak widzicie, już jesteśmy trochę przebrane. To jest gorąco. Powiem wam, że stęskniłam po tej ostatniej angielskiej pogodzie za taką fajniejszą, więc cieszę się, że możemy nacieszyć się chociaż parę dni słoneczkiem. No dobra, idziemy, bierzemy mały koszyk i robimy zakupki. My, słuchajcie, zakupy. Jest ten Aldi dużo. Ej, Lila, zwróć uwagę, jest dużo czystszy ten Aldik niż w Anglii. Jest taki po prostu czyściutki. A wy wzięliście soczki? Ej, piękne krewetki. Ja sobie wziąłam soczek. Chcesz, to sobie weź, Lila, albo tam gdzieś dalej. Łosoś. No mówię, nie mamy widelcy, w sensie, wiecie, kuchni tam, w tym hotelu, więc nie możemy wziąć sobie takich niektórych rzeczy. Kawę sobie wziąłam. Pokażę wam w domu w ogóle. No jak coś widzicie fajnego, to sobie bierzcie. Tylko żeby zjeść to dzisiaj, żeby nam nie zostawało jedzenie. Soczki jakieś macie? A. Ale to też fajne, bo jak się otworzy, patrzcie, dziewczyny, to też jest fajne, bo jak otworzycie, to wypijecie jedno i wiecie, nie będą nam żadne ewentualne robactwa przychodzić, bo ja to się boję, słuchajcie, w takich krajach karaluchów i wiecie, innych rzeczy. Traumę mam po Grand Canary. Ej, a to? Co to jest? Coś zupełnie innego. Nie wiem, co to jest. Ej, to jest do pizzy? W sensie jakieś drożdże? To jest cukier. Co ty gadasz? Nie sądzę. A to patrz, jakieś dziwne rzeczy, słuchajcie. Ej, pizzę byśmy sobie przygrzali, jaka fajna, widziałyście? Spaghetti. A gdzieś tą pizzę? Familiara. Nie mamy tylko, no spaghetti też musiałabyś przygrzeć, a nie mamy jak. Jutro sobie pójdziemy na śniadanko ciepłe, ale dzisiaj musimy sobie poradzić. Też, no, wszystko do odgrzania. No, oliwki bym sobie wzięła, ja bardzo lubię przegryzać oliwki. Ja wezmę sobie oliweczki. Pierogi też na ciepło byś musiał. Zobaczcie. Podobnie? Ach, tak ja, samo. A może mus jabłkowy jest z Polski importowany? Zobaczcie, tutaj są. Ja wam odsunę kamerę. Moja ręka. Jaka wielka paka tych. Wielka. No. No to jest z Polski. Bo jest napisane mus jabłkowy. No właśnie. Idziemy na wina teraz. Zmienimy na coś młodsze za ty. O, to można zawsze ze sobą zabrać. Nie? Niezłe. Coś nowego. Ile takie coś kosztuje tu? 2,69. No to, to weźcie zamieńcie. A ja jest czekolada? No zamieńcie. Ja przestraszyłam. Widziałam, jak się tego psa wystraszyłaś. Nie bój się, fajny piesek. Już dochodzimy, ale mamy trochę ciężko, ale damy radę. Idziemy właśnie ze sklepu i robimy szybki food haul z siaty. Chyba trochę dużo dostaliśmy, bo... No dobra, pokazuj. Mama wzięła sobie uliczki, może do jednej z jej... Sałatę. I te dwie wody od razu? Tak. Dobra. Najpierw mama sobie dostała taki... Kupiła, nie dostała? Kupiła salad Santa Fe. Jest kurczak, nachosy, sałata, no właśnie, ser i sos. A ja Cezar. Cezar, a to jest taka inna. Mama sobie jeszcze ja do tego kupiła oliwki. I piwo tak, jakieś jedno. Sobie kupili pomidorki do tego. Do sałatki, jakbyśmy były głodne. Wtedy trochę sera, jak chcą dodać do sałaty. I zobaczcie, ten ser jest chyba tutejszy. Szampon? Tak, bo bardzo małe mamy te opakowania. Jakieś dziwne chipsy. No, pokaż to, ekstra, patatas fritas. No, no super. Nie są takie w Polsce, ale są zobaczcie, grusze. Tak, a te są mega cieniutkie, bardzo nam się spodobały. Takie croissanty. Mhm. Ja sobie wziąłam serek.
Jaki? Lubię ten bardzo. Jest często w Polsce znajdziecie. Wtedy takie dwie... A, to jest ciekawe. To wyglądało jak takie, słuchajcie, sajgonki. Ja wam to pokażę. I dziewczyny zaraz zrobią próbę, spróbują to. I to kosztuje niecałe euro, widzicie? I to jest takie coś. Ej, to jest ciepłe jeszcze. Ja sobie wzięłam dwie wrapy z tuńczykiem. Tak, o, dwa wrapy, super. Mama sobie wzięła kawę, jeszcze jedną kawę. Tak, takie dwie kawki. I soczek. Na rano, słuchajcie, i teraz. I taki soczek wzięłam nam i jeszcze tu jakieś chipsy mamy. A to też i jakieś... I chipsy hamon, to jest szynka. No, ale też widać, że jakiejś innej marki. Tak wyglądają nasze zakupy. Dobra, ja biorę się za jedzenie. A ja już zrobiłam sobie sałatkę. A ja chcę, żebyście spróbowały tego. I powiedziałam, że to jest dobre. No, zrób próbę. No, Mati, już zobaczcie, robi sobie sałatkę. Dziewczyny sobie potrafią poradzić. Idziemy na balkon jeszcze, czy nie? No, zjedźmy na balkon, żeby nie kruszyć tu. I właśnie, no. Wow, ale bardzo dobrze. No, próbuj. Dobre. Od tej strony. To z czym to jest, nam powiedz chociaż. Ma jakieś tam warzywa w środku. Ja też chcę to spróbować. Ja sobie trochę pomidorków, pana. To jest pyszne. Te pomidorki? Tak, umysz. Pyszne. Kapusta, jakieś marchewki. Warzywa, super. Smakuje trochę chińskie. Ale jest słońce prażące, słuchajcie. Ja wracam. Ej, ale ja miałam mieć. Też masz, ja proszę. Dobre, Mati. I ciepłe. Sobie zobaczcie, jaką fajną sałatkę zrobiła. Dokupiłyśmy ten ser, pomidorki, bo stwierdziliśmy, że taka będzie jałowa ta sałatka. I wszystko teraz by mieszać można. Od razu był widelczyk. Pyszny krokiet, cieplutki. I z widokiem na palmę. A Lila w rapa. Chcesz, Lila, usiąść? No. Ale gorąco, zaraz się wysuniemy. Nie, jest okej. Okay. Dobra. Smacznego. Dziękuję. I słuchajcie, stwierdziłyśmy, że gdzie jedziemy? Na plażę! Nad ocean! Może na zachód słońca. Bierzemy Ubera. Zbieramy się, wzięłyśmy trochę rzeczy. Ręczniki na razie czego? Nie wiem, dziewczyny myślą, że może wejdą do wody. Zobaczymy. Także zabieramy was albo na zachód słońca, albo... Ale już mnie, kochani, złapało słońce. To jest... Cały czas to słucham od godziny. I tylko mniej niż godzinę siedziałam nawet nie na takim słońcu i mnie złapało. Met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you.